Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj byłem się zaszczepić. Trochę jakby ręka mnie gdzieś tam pobolewa, no ale w imię imperatora trzeba, prawda? A mamy na. Na co mamy na tapecie? Jedenasty odcinek o imperialnych światach, o klasyfikacji kategorii imperialnych światów, tak więc. W tej chwili dochodzimy do rodzimych planet zakonów Kosmicznych Marines. Na temat tych właśnie planet już też w, przy, każdym, przy, każdym, przy każdym legionie opisywałem, niemniej możemy tutaj coś poczytać, prawda? Ta Ziemia będzie Wasza, Wy będziecie jej mistrzami, a jej lud będzie bił Wam pokłony. To jest wypowiedź Wysokiego Lorda Hanikasa w dniu Fundacji Zakonu Kosmicznych Marines Czerwonych Szponów. Rodzime planety Zakonów e, kosmicznych Maris to oficjalny termin planetologicznej klasyfikacji imperialnych światów, przypisywanych, przypisywany planetom, na których stoją i funkcjonują fortece klasztorne Zakonów Adeptus Astartes. W wielu przypadkach planety oddane pod rozkazy Astartes służą im za centra rekrutacyjne, jednak spora część Zakonów nie ogranicza reputacji rekrutacji tylko do jednej planety. Planeta Zakonna jest światem we władaniu kosmicznych Maryńsk, który jest zarówno zarządzany przez Radę Zakonu, jak i stanowi feudalną własność imperium ludzkości, służąc jako kwatera główna jednego z zakonów aniołów imperatora. Rodzime planety Astartes mogą być normalnymi, imperialnymi światami lub mogą być nie być nimi w ogóle, w tych wypadkach przyjmują one postać orbitujących wokół innej planety okrętów, stacji kosmicznych, opuszczonych księżyców czy asteroid. Mistrzowie zakonów Astartes są często tradycyjnymi feudalnymi władcami planet, przypisanych ich zakonowi, przez co służą imperium także jako gubernatorzy planetarni i imperialni komandorzy. Wiele planet oddanych pod władanie kosmicznych marynistów światy śmierci, dzikie światy i światy feudalne. Prymitywne, skłonne do przemocy społeczeństwa tego rodzaju planet zaopatrują zakony Astartes. W najlepszych rekrutów na wojowników w całej galaktyce. Nie wszystkie zakony ograniczają swoją władzę tylko do jednej planety. Niektóre z nich, jak choćby imperialne pięści, czarni templariusze i krwawe kruki, rekrutują nowych aspirantów z kilku różnych światów. Zakony skupione wokół swojej floty nie mają żadnej planety, a zamiast tego rekrutują z każdego mijanego świata przy każdej nadarzającej się okazji. Kilka zakonów winnych różnych zbrodni przeciwko imperatorowi, jednak wciąż uznawanych za możliwe do odkupienia przez Inkwizycję i wysokich lordów, jak choćby wojownicy Modliszki i Kaci, zostało zmuszonych do zrzeczenia się swoich planet i rozpoczęcia nomadycznego typu służby. Światy imperium Zostały skategoryzowane zgodnie z wieloma różnymi czynnikami, jednak w tym szczególnym przypadku przypisane pod rozkazy Astarte z planety można podzielić na kilka luźno zdefiniowanych grup. Wiele zakonów utrzymuje swoje fortece klasztorne na tych samych planetach, na których prowadzą rekrutacje, ale nie wszystkie. Przykładowo kosmiczne wilki rekrutują wyłącznie na powierzchni Fenris'a, gdzie stoi ich wielka forteca. Kieł. A karmazynowe pięści, których siedziba główna mieści się na świecie Ryn, rekrutuje wyłącznie z innych planet w regionie. Światy roje. Światy zdatne pod ludzką kolonizację są w imperium bezcenne, ale jeśli planeta zdolna do podtrzymania ludzkiego życia posiada spore pokłady jednego z możliwych do wykorzystania przez imperium minerałów, ekosystem planety i kwestia jego utrzymania schodzi na dalszy plan. W takich miejscach dochodzi do szybkiego przyrostu liczebności populacji, która jest albo importowana z innych planet, albo osiąga zakładaną optymalną liczebność już w drugim pokoleniu kolonistów. Celem całej populacji takich planet jest wydobywanie jej cennych zasobów za wszelką cenę, z czasem zajmujący się wydobyciem mieszkańcy zostają stłoczeni na coraz mniejszej przestrzeni, jednak wciąż ich przybywa. W ten sposób powstają pierwsze zagłębia przemysłowe oraz miasta roje, dzięki którym efekty pracy wydobywczych mogą zostać zmaksymalizowane. Władcy imperium nie dbają o jakość życia swoich pracowników, Jedynym, co ich obchodzi, to odpowiednio wysokie słupki w zestawieniach i statystykach. W takim środowisku, czymś zupełnie normalnym jest powstawanie całych dzielnic biedoty, w których panuje głód i anarchia. Podczas gdy kuźnie i manufaktoria takich miast są bezwzględnie prowadzone w stronę jak najlepszych wyników, ogromne przestrzenie w całych miastach rojach są porzucane na rzecz nowych okręgów przemysłowych. Pod rojami w ich najgłębiej położonych sekcjach o kontrolę nad terytorium i wpływami walczą ze sobą gangi. Wyjętych spod prawa indywidualistów, stanowiący główne źródło rekrutów dla wielu zakonów kosmicznych Marines. Kosmiczni Marines rezydujący na światach rojach zazwyczaj budują swoją fortecę w odizolowaniu od dużych skupisk ludności. Część z nich buduje swoje siedziby na szczytach najwyższych spirali jednego z rojów, podczas gdy inne wybierają sobie na siedzibę główną odizolowane regiony planety położone daleko od jej zanieczyszczonych pustkowi. Oprócz Nieskończenie obfitego źródła rekrutów zakon ze świata roju ma dostęp do nieograniczonych zasobów amunicji. Co więcej, w takich sytuacjach mistrzowie lokalnych miastrojów są zazwyczaj zobligowani przez starożytne prawo do zaopatrywania zakonów w dziesięcinę z owoców swojej produkcji, w zamian zastrzeżenie ich planety przed wszelkimi zagrożeniami. Dzikie światy to kolejny, kolejne, sko, kolejne skolonizowane planety, e, znaczy kolejne, kolejny rodzaj światów. Są planetami skolonizowanymi na całe eony przed nadejściem epoki Imperium, których populacje na przestrzeni tysięcy lat cofnęły się w rozwoju do epoki Kamienia z uwagi na przedłużające się okresy odizolowania lub inne mniej przewidywalne czynniki. W Imperium obejmującym całą galaktykę, korzystającym z dobrodziejstw najpotężniejszej technologii, Włócznia i topór należą do grona najczęściej wykorzystywanej przez ludzkość broni, jako że do kategorii dzikich światów można śmiało zaliczyć niezliczenie wiele planet. Całkiem możliwe, że to właśnie dzikie światy są najliczniejszą kategorią planet w całym imperium ludzkości. O ile na takich planetach nie ma kluczowych dla przetrwania imperium zasobów, ucywilizowanie mieszkających tam ludzi jest uważane za zbędny wysiłek i marnowanie zasobów. W wielu wypadkach byłby to wręcz proces szkodliwy dla samego imperium, jako że w ten sposób straciłoby ono prawdziwie niezastąpiony zasób, barbarzyńską populację dzikich światów. Z definicji Mieszkańcy tych planet należą do grona najtwardszych ludzi w galaktyce, idealnie nadając się na rekrutów na Astartes. Wiele zakonów kosmicznych Marines celowo buduje swoje siedziby właśnie na dzikich światach, ułatwiając sobie proces rekrutacji. Osiadły na dzikim świecie zakon Astartes zazwyczaj trzyma się z daleka od populacji planety. Forteca klasztorna takiego zakonu jest zazwyczaj stawiana na odległej od głównych mas kontynentalnych planety wyspie lub na szczycie wysokiego łańcucha górskiego. Twierdza Zakonu Krwawych Aniołów jest zlokalizowana na jednym z księżyców swojej rodzimej planety, podczas gdy gwiezdny fort mortyfikatorów okrąża ich rodzimy świat po jego orbicie. W większości wypadków, barbarzyństwo plemion, z których Zakon rekrutuje nowych braci bitewnych, jest temperowane poprzez trening, indoktrynację i psychowarunkowanie neofitów, jednak niekiedy to charakter i kultura Zakonu jest kształtowana przez otaczającą Astartes populację. W takich wypadkach Zakon przejmuje nie tylko zmysł taktyczny i strategiczny mieszkańców planety, ale i wiele unikatowych dla swojego świata obyczajów. Światy śmierci, to kolejny ze światów, to planety o florze i faunie, tak niebezpiecznej dla życia ludzkiego, że gdyby na imperium nie czekały tam żadne istoty, istotne zasoby, ludzkość nie miałaby żadnego ważnego powodu, by w ogóle tam lądować. Choć żaden szczególny rodzaj środowiska nie determinuje przynależności danych planet do tej kategorii światów, wiele z nich jest porośniętych dżunglami, zamieszkiwanymi przez drapieżne gatunki roślin i zwierząt. Niekiedy samo powietrze tych planet jest gotowe zadusić swoich mieszkańców w najmniej spodziewanym momencie. Większość światów śmierci jest niemożliwa do zamieszkania, jako że każda żywa istota na ich powierzchni wydaje się być naturalnie zaprogramowana do atakowania wszelkich intruzów, jak gdyby sterowała nimi jakaś wyższa nieznana inteligencja. Niewielka część z nich została zasiedlona, jednak życie tam to codzienna, o ile nie rozłożona na godziny, walka o przetrwanie. Są to miejsca, gdzie jeden źle postawiony krok jest równoznaczny z wyrokiem śmierci z łap najohydniejszych, najbardziej niebezpiecznych drapieżników. Kultura, która powstaje na tego typu zamieszkanych planetach, a która pozwala nowym pokoleniom na wejście w okres dorosłości, kształci najlepszych możliwych rekrutów dla zakonów Adeptus Astartes. Sam fakt przeżycia na takiej planecie przez tak wiele lat. Będąc tak młodym człowiekiem sprawia, że aspiranci z tych planet są uważani za najtwardszych ludzi, na jakich w ogóle stać ludzkość. Astartes, którzy nazywają światy śmierci swoimi domami, zazwyczaj są ekspertami od walki w określonym środowisku. By stać się ekspertem na tak wysokim poziomie, nie wystarczy jedynie e, umiejętnie wykorzystywać środowisko do własnych celów, ale i przetrwać w nim pomimo największych przeciwności losu i dodatkowo wykorzystać środowisko przeciwko swoim wrogom. Funkcjonowanie zakonu na świecie śmierci polega na ciągłym bronieniu murów jego lokalnej fortecy przed samym światem, dzięki czemu bracia bitewni mają szansę na porządny trening, nawet bez konieczności stawania do walki z wrogami imperium. Część zakonów posiadających światy śmierci umieszcza swoje siedziby na orbicie takich planet, podczas gdy inne celowo umieszczają je na powierzchni, dając szansę swoim braciom bitewnym na dalsze doskonalenie legendarnych, nadludzkich umiejętności kosmicznych marines. Powiem wam, że ostatnio bardzo, bardzo mało czasu mam w ogóle na jakiekolwiek rzeczy oprócz, oprócz pracy i opiekowania się małym imperatorem. Tak więc wybaczcie, ostatnio się mało pojawia. Staram się, staram się robić co tylko mogę, no ale wiecie. No trudno. E, tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o ten odcinek. Został jeszcze jeden, tak więc niedługo kończymy tę część. Ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.